Dzisiaj gościmy na posiedzeniu zespołu, zresztą tak się umawialiśmy na poprzednim posiedzeniu zespołu, że będziemy gościć szefów Gazety Polskiej. I może na początku, panie redaktorze, ja oddam panu głos, po to, żeby pan przedstawił nam obraz mediów taki jaki wy widzicie na co dzień, taki jaki na co dzień uczestniczycie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy przyszli na to spotkanie i zaangażowali się w tą komisję. Jak rozumiem, poproszono przede wszystkim nas, dlatego że pewnie Gazeta Polska od pierwszego dnia rządów obecnej ekipy zwraca uwagę, że największym zagrożeniem, jakie istnieje w Polsce, jest zagrożenie wolności słowa. Przypominam, że 5 lat temu miała takie symboliczne wydarzenie miejsce, że kilka dni po tym, jak Platforma Obywatelska wygrała wybory, sąd podjął decyzję o aresztowaniu mnie i mojej zastępczyni i doprowadzeniu nas potem w kajdankach 13 grudnia, notabene na salę sądową. To rozpoczęło wtedy ogromną debatę na temat konieczności zmian prawa prasowego w Polsce i zagrożeń wolności słowa. Wtedy zastępca szefa Platformy Obywatelskiej, pan Janusz Palikot, obiecał skreślenie artykułu 212, który, jak państwo wiedzą, ma się dzisiaj dobrze, a nawet coraz lepiej. Kolejni ludzie są skazywani z tego artykułu. Ten artykuł, wbrew pozorom, nie jest największym zagrożeniem wolności słowa, ale jest dużą hańbą dla polskiego prawodawstwa. 5 lat temu media w Polsce wyglądały tak, że media prywatne zdecydowanie zdominowane przez opcję liberalno-lewicową, wspierające albo postkomunistów, albo Platformę Obywatelską. Pewna grupa rodzących się mediów, również prywatnych czy społecznych, związana z Gazetą Polską, Radiem Maryja, które miały inne zdania na temat tego, co się dzieje w Polsce. I w mediach publicznych było tak, że pojawiły się rodzynki, około 20% czasu antenowego zajmowali ludzie o naszych poglądach, 80% czasu antenowego zajmowali ludzie o poglądach tamtych. To się oczywiście nie rozkładało tak jak poglądy społeczne, bo poglądy się rozkładały dużo bardziej na korzyść opcji konserwatywnej. Niemniej była w ogóle jakaś możliwość debaty. W ciągu ostatnich 5 lat, poza jednym przypadkiem, wszyscy dziennikarze prowadzący swoje programy w mediach publicznych zostali całkowicie z tych mediów usunięci, często w sposób absolutnie drastyczny, mający charakter publicznej represji czy linczu, polegający na tym, żeby zastraszyć resztę środowiska. Ja zaraz podam kilka przykładów. Jednocześnie też wywierano presję na redaktorów, by nie powoływać się na informacje i nie cytować tych mediów, które nie wspierają rządu. Za tym stały bardzo mocno, szczególnie w ostatnich latach, po 10 kwietnia 2010 roku, działania wprost obozu rządowego. Na to są oczywiste i jawne dowody. Poziom niszczenia życiorysów, bo przecież często się wiązało z tym, że ludzie, którzy mieli jakieś plany życiowe, opierali swoją karierę o pracę w mediach publicznych, mieli też zobowiązania. Wbrew pozorom bardzo odległy nie był od krajów totalitarnych, to znaczy ktoś, kto miał zapewniony stały dochód, był pozbawiony za swoje poglądy pracy i na przykład zostawał z niespłaconym kredytem, czy w przypadku kobiet samotnie utrzymujących dzieci. Też takie przypadki były, usuwano je bez pytania o ich sytuację materialną z mediów, tylko dlatego, że poglądy nie odpowiadały ekipie rządzącej. To miało ogromny wpływ również na media prywatne, ponieważ te media prywatne, które, szczególnie media elektroniczne, które musiały się liczyć z pewną odpowiedzią ze strony mediów publicznych, przynajmniej w tych wysepkach, mogły już o to nie dbać. Czyli to, że zwiększyła się nachalna propaganda rządu
i to, że można było sobie pozwolić na jeszcze więcej wobec opozycji, zresztą nie tylko opozycji prawicowej, bo czasami też ofiarą tego padała i lewica. Na przykład skutecznie przeprowadzona akcja przez media podziału lewej strony, która ta operacja jest dalej prowadzona, też jest dowodem na to, że media publiczne i część mediów prywatnych stała się po prostu żandarmem obozu rządzącego i wykonuje tak daleko idące i skomplikowane polecenia, jak dzielenie na przykład partii, czy kreowanie nowych liderów i wygaszanie tych, którzy są niewygodni. Ja podam kilka przykładów. W trzecim programie radia była tylko jedna de facto godzina, kiedy były prezentowane inne poglądy i też nie zawsze prawicowe, bo tam byli dziennikarze o lewicy w prawicowych poglądach, ale inne niż mainstreamowe, trójka po trzeciej. Całe pasmo zostało zdjęte. To nie o to chodzi, że wyrzucono mnie czy kogokolwiek innego, ale zostało zdjęte całe pasmo, które stanowiło jakąkolwiek odpowiedź na to, co się działo w mediach publicznych. Programy Janny Lichockiej, która została rozstrzelana za to, że źle prowadziła zdaniem obozu rządzącego pytania, bo zadała niewygodne pytanie prezydentowi Komorowskiemu, została w sposób nagły usunięta z mediów publicznych. Obok mnie siedząca tutaj moja zastępczyni prowadziła program o kresach w radiu, czyli program, który nie zagrażał jakoś obozowi rządowemu, bo bardzo odległy od bieżącej debaty publicznej. Została po prostu wypchnięta nawet bez poinformowania z tego programu, po prostu zdjęto ją. Mamy najbardziej drastyczny chyba przykład Anity Gargas. Jej program, proszę nazwać, Misja Specjalna, tak. Został zdjęty po tym, jak przywiozła ze Smoleńska materiały pokazujące niszczenie wraku przez Rosjan. Ten program został nagrodzony Nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a jednocześnie był przyczyną usunięcia z pracy i usunięcia programu również wszystkich dziennikarzy, bo państwo pod hasłem takim jak Kasia, Asia Lichocka, Anita słyszą jedno nazwisko, ale bardzo często to pracę tracił dosłownie cały zespół, czyli kilkanaście osób realizujących program i miały do wyboru zaangażowanie się w coś sprzecznego ze swoim sumieniem lub często zmianę zawodu, no bo dziennikarz prasowy jeszcze ma, może gdzieś poszukać lepszej, gorszej pracy, a telewizyjny już praktycznie takich możliwości nie ma. I to tak naprawdę pod tymi tylko kilkoma programami to były dziesiątki osób realizujących ten program, czy te programy, które traciły pracę. Przykład Janka Pospieszalskiego, który został wprawdzie po bardzo daleko idących protestach przywrócony do TVP Info, czyli na antenę o gorszej oglądalności, o późnej porze. No i chcieliśmy, jak ciesząc się, że chociaż jest jeden jedyny rodzynek w całej telewizji polskiej, ciesząc się, że jest program, przed którym możemy zamieścić naszą reklamę, chcieliśmy tam wykupić reklamę gazety. Okazało się to niemożliwe, bo po prostu tam nie ma pasma reklamowego. I jednocześnie program jest obwiniany o to, że nie przynosi dochodów. Czyli władza zostawia jeden program tylko po to, żeby wykazać, że te programy są nierentowne, no ma taki gest, proszę bardzo, no nawet zostawia, ale zero przychodów przed programem. No nie ma przychodów dlatego, że po prostu nie ma możliwości zamieszczenia reklamy, choćbyśmy nie wiem ile chcieli za to zapłacić. Kolejne przykłady, które się pojawiają w różnych mediach, może dotyczą mniej znanych osób, ale często są to przykłady jeszcze bardziej drastyczne, bo trzeba pamiętać, że ja wymieniłem teraz osoby o wyjątkowo znanych nazwiskach, pracujące, które się związały z Gazetą Polską, czyli znalazły u nas pracę. My jesteśmy bardzo biedną firmą, bo nie reklamują się u nas spółki Skarbu Państwa, a nie mówię o nie wiedzieć czemu przedstawicielach banków też nie chcą się u nas reklamować, tak jak w innych mediach.
Natomiast w ogóle istnieje jakaś sprzedaż i jest możliwość pracy, czyli w ogóle załatwienia swoich najprostszych spraw życiowych. Ale są przecież przykłady w całej Polsce szefów mediów regionalnych, którzy po utracie pracy musieli zmienić zawód. I jest to przykład, który działa odstraszająco na młodych ludzi. Poziom cynizmu i takiego zwykłego, no, jest to ładne określenie, ale może nie będę używał, takie upadku moralnego tych ludzi, którzy się musi wiązać z tym, że akceptują działania zupełne, niegodne dziennikarza, wynika właśnie z obserwacji losów swoich bardziej znanych kolegów czy swoich szefów. Tu się niczego nie ukrywa, po prostu wprost się mówi, że ludzie o takich poglądach nie mogą być w telewizji czy w radio publicznym, nie mogą się reklamować, nie można się reklamować w takich gazetach. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem była decyzja Komisji Etyki Polskiego Radia. Komisja Etyki oczywiście nie jest żadną komisją etyki, nie było tam ani etyków, ani ludzi o jakichś wybitnych zdolnościach dziennikarskich, tylko urzędników radiowych, która orzekła, że istnieje pewien katalog dopuszczalnych poglądów i pewien katalog poglądów, na który należy reagować. No więc ja, okazuje się, że zmieściłem się w tych niedopuszczalnych poglądach. Poprosiłem o spisanie tylko tych poglądów. Byłem niezwykle ciekaw, które poglądy są niedopuszczalne. No tutaj już byli na tyle, wykazali refleksu, że tych poglądów nie spisano, ale byłem ciekaw takiego dekalogu niedopuszczalnych poglądów, które pojawiły się u mnie na antenie. Żeby nie było wątpliwości, nie zapraszałem polityków do swoich audycji. Specjalnie zapraszałem dziennikarzy takich, którzy mieli różne opcje, i bardzo lewicowe, i bardzo prawicowe. Okazało się to niedopuszczalne, to znaczy, bo poszerzenie debaty poza mainstream, ten, który się angażuje w popieranie szeroko pojętego obozu rządowego, jest niedopuszczalne. Teraz ostatnia sprawa, najmniej widoczna, ale moim zdaniem przesądzająca o tym, jak wygląda rynek prasy, to jest oczywiście bojkot reklam ze strony spółek Skarbu Państwa. Jeżeli Państwo przejrzą gazetę z ostatnich 5 lat, ani jedna spółka Skarbu Państwa nie zreklamowała się, mimo tego, że reklamują się w pismach o 10 razy mniejszej sprzedaży bardzo mocno. Wcześniej to się nawet nie zdarzało w czasach rządów SLD. Otóż w czasach rządów SLD niektóre spółki Skarbu Państwa rzadko, niechętnie, ale jednak takie reklamy się w Gazecie Polskiej zdarzały. Znaczy Platforma Obywatelska doszła do ideału pod tym względem i niszczenie mediów, które są no, w jakiś sposób jej niewygodne, doprowadziła do poziomu, w którym w zasadzie bez odwołania się do tej części opinii publicznej, ich pieniędzy, które jest z nami związana, nie ma możliwości istnienia. W czasie, kiedy wprowadzaliśmy Gazetę Polską codziennie na rynek, można powiedzieć, że przećwiczyliśmy wszystkie możliwe represje, jakie poza może bezpośrednim aresztowaniem, jakie mogą spotkać dziennikarza. To znaczy dorzucano na przykład ulotki SLD czy ruchu homoseksualnego do Gazety Polskiej codziennie w ruchu, jak się okazało, na polecenie góry. Prokuratura umorzyła to śledztwo. Nie pozwolono nam na powieszenie reklam na kioskach, ponieważ pani prezydent miasta Warszawy wydała zarządzenie, że nasze reklamy, dokładnie format naszych reklam nie odpowiada kształtem. Wcześniej takie same reklamy miała Gazeta Wyborcza, ale nie można było. Nie puszczono nam reklam w telewizji publicznej, a przynajmniej zdjęto główną reklamę i tak dalej, i tak dalej. Kształt ideowy prawdopodobnie był tutaj główną przyczyną, natomiast podano dokładnie wymiary naszych reklam, że takich nie można. Takich przykładów my będziemy Państwu przekazać dziesiątki. Ja teraz zakreśliłem tylko
poziom tego, co się dzieje w mediach. Głównym źródłem zła i głównym wykonawcą cenzury w Polsce są ludzie podlegli Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To oni pilnują, zresztą Polskie Radio nami się zajęło po tym, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostała donos dwóch osób, że prowadzimy działalność antypaństwową na antenie Polskiej Radio. Tak dokładnie został sformułowany zarzut przeciwko mnie i dziennikarzom, którzy prowadzili Trójkę po Trzeciej. Ja ten zarzut znam, tylko że on jest, powtórzono go dokładnie, o prowadzenie działalności antypaństwowej i to był powód wszczęcia procedur usunięcia dziennikarzy. Działalność antypaństwowa to oczywiście krytyka rządu. Ja zwrócę uwagę na zjawisko, które z jednej strony nas cieszy, a z drugiej strony no, powinno być powodem do jakiegoś do smutku i troski. Otóż, jak Państwo zauważyliście, od kilku lat w Polsce wykształcił się drugi obieg. To jest takie zjawisko, które jest znane przede wszystkim w tych państwach, w których nie ma wolności, w których ta wolność jest bardzo poważnie ograniczana. Otóż dziś wokół Gazety Polskiej powstał ruch klubów Gazety Polskiej, którego reprezentant tutaj za chwilę też będzie z Państwem rozmawiał, ale Gazeta Polska produkuje filmy, wydaje książki, produkuje audycje telewizyjne i to wszystko znajduje bardzo szeroką grupę odbiorców. Otóż dlaczego? Dlatego, że tych treści, tych opinii, tych informacji nie mogą oni odnaleźć w mediach publicznych, a to w końcu media publiczne są powołane do tego, aby dostarczyć obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej różnorodne opinie i rzetelne informacje. Więc widać gołym okiem, że państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec obywateli. Więc ten z jednej strony ten drugi obieg jest czymś, co krzepiącym, to znaczy, że w obywatelach jest ta potrzeba docierania do prawdy, jest potrzeba słuchania różnorodnych opinii, ale z drugiej strony widać tak naprawdę, jaki jest stan wolności słowa w Polsce, bo to jest naprawdę zupełnie dramatyczna sytuacja. Ja zdaję sobie sprawę, że część naszych obywateli ma może takie mylne wrażenie, że skoro mają mnóstwo programów rozrywkowych, to ta sytuacja w Polsce się zmieniła, ale zapewniam, że przecież również w telewizji na Białorusi są programy rozrywkowe. To znaczy tutaj głównym wyznacznikiem są rzetelne informacje, prawdziwe informacje i możliwość różnorodnych opinii. Tak jak przed chwilą Tomasz wspomniał, my od kilku lat nie jesteśmy w stanie zaprezentować swoich poglądów w mediach publicznych, w żadnych mediach publicznych. To znaczy ten nurt związany z Gazetą Polską, związany z całym ogromnym ruchem społecznym, jest kompletnie nieobecny i nie jest to przyczyną tego, że ludzie tego nie chcą słuchać, tylko dlatego, że została podjęta taka decyzja. I to właśnie w taki sposób należy rozmawiać, znaczy i w taki sposób należy o tym mówić, że ta wolność słowa jest ograniczana poprzez decyzję podejmowane przez władzę, czyli tak naprawdę no, wróciliśmy dużym łukiem do tego, co było przed 89 rokiem i to również trzeba bardzo głośno i wyraźnie podkreślać, dlatego że to jest najprawdopodobniej dziś najpoważniejsze, bo również bardzo mało diagnozowane zagrożenie polskiej demokracji i polskiej wolności, bo to się przekłada przecież na wszystkie inne dziedziny, to że znaczna część obywateli w zasadzie nie jest w stanie poznać różnych wyników badań dotyczących przyczyn katastrofy smoleńskiej, no to przecież nie dlatego, że tych różnych wyników badań i różnych badań nie ma, tylko dlatego, że tylko o pewnych badaniach mogą usłyszeć. To tylko dlatego. Nie ma innej przyczyny. Tutaj też posłużę się pewnym przykładem. Jakiś czas temu środowisko Gazety Polskiej, sama Gazeta Polska zorganizowała wyjazd na Węgry. Był to taki
wyjątkowy zupełnie znak solidarności między dwoma narodami, który zresztą fantastycznie wpisuje się w ideę Unii Europejskiej. Można by było powiedzieć, że w żaden sposób nie było to coś, co zagraża dzisiejszej ekipie rządzącej, a wprost przeciwnie, jeżeli są tak proeuropejscy, to powinni tylko to wydarzenie podkreślać i je pokazywać jako przykład. Okazało się, drodzy Państwo, że to wydarzenie ogromne w skali, bo kilka tysięcy Polaków wraz z Gazetą Polską wyjechały do Budapesztu, nie mogło zostać wyemitowane na antenie telewizji publicznej, choć materiał z tego wydarzenia był przygotowany. Czyli telewizja wysłała swoich dziennikarzy, byli tam korespondenci telewizji publicznej, ale decyzją polityczną ten materiał zablokowano. Dopiero nasza reakcja i reakcja naszych czytelników, zagrożenie bojkotem reklamodawców TVP po kilku dniach spowodowała zmianę tej decyzji i jakiś tam materiał w okrojonej wersji po tygodniu został widzom przedstawiony. Ale co to tak naprawdę oznacza? No oznacza to tylko tyle, że w dzisiejszych mediach publicznych jest zapis nie tylko na niemiłe władzy opinie, ale również po prostu na środowiska, grupy ludzi, których władza w żaden sposób nie chce pokazywać innym. To znaczy istnieje coś takiego jak zapis na tych, którzy są nieprawomyślni. I to też należy, o tym też należy mówić, bo przecież to zablokowanie materiału z Węgier to nie było tylko naruszenie rzetelności dziennikarskiej, ale to było również ocenzurowanie ruchu społecznego, decyzji, działania wielkiej grupy obywateli. I to można powiedzieć, no już wtedy ten sposób, ten system represji zszedł dużo niżej, dlatego że nie dotknął tylko dziennikarzy, ale dotknął też po prostu zwykłych ludzi. Więc ten problem, można powiedzieć, że na przestrzeni tych kilku lat on się pogłębia. To nie jest tak, że mamy do czynienia ze stanem równym, że po prostu od kiedy pan Donald Tusk jest premierem i objął całą władzę w Polsce, to nie wiem, Tomasz Sakiewicz, Joanna Lichocka czy Anita Gargas nie mogą wypowiadać swoich opinii publicznie. Nie, również ci, którzy chociażby czytają Tomasza Sakiewicza, czytają Joannę Lichocką czy Anitę Gargas, również o nich media publiczne nie mają prawa mówić. Więc widzimy, że postęp jest. Postęp w kierunku Mińska, rzeczywiście, bo to są metody, które ja znam doskonale z Białorusi. Stąd dla nas tak ważne jest powstanie tego zespołu i tak ważne jest to, że Państwo się tym zainteresowaliście, obroną wolności słowa, bo naprawdę to nie są przelewki. To jest ogromnie poważne zagrożenie i jeżeli dziś nie będziemy o tym głośno mówić i go nie zablokujemy, to widać gołym okiem na przestrzeni tych kilku lat, że ono postępuje i że można powiedzieć ten krąg zniewolenia, bo to tak należy nazwać, krąg cenzury się po prostu zacieśnia. I to jest chyba ostatni moment, kiedy należy bardzo poważnie, systematycznie i konsekwentnie się tym zająć. Proszę Państwa, przeglądając regulamin zespołu parlamentarnego do spraw obrony wolności słowa, w paragrafie drugim przeczytałem, że celem powołania zespołu jest obrona wolności mediów oraz wspieranie działań nakierowanych na budowę społeczeństwa obywatelskiego. To jest słowo to, co my piszemy w naszej karcie klubowej, czyli każdy, kto zaakceptuje tę kartę, może założyć klub po naszej oczywiście zgodzie. Od początku działalności Klubu Gazety Polskiej, czyli od 2005 roku, cała nasza działalność jest nakierowana właśnie na budowanie lokalnych społeczności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale także budowanie drugiego obiegu informacji. Zorganizowaliśmy przez ten okres czasu tysiące już właściwie spotkań, pokazy filmów, spotkania z ludźmi, którzy na co dzień nie mogą występować ani w telewizji, ani nie mogą publikować w oficjalnych mediach. Po prostu budujemy ten obieg informacji i podam tylko taki przykład filmu Mgła, który oglądało prawie 5 milionów ludzi właśnie dzięki takim spotkaniom, dzięki seansom organizowanym przez Kluby Gazety Polskiej. Potrafimy się też również zorganizować bardzo spontanicznie. Ja tylko przypomnę naszą
nasze pikiety i nasze demonstracje podczas po napadzie Sowietów na Gruzję. W ciągu jednej nocy potrafiliśmy zorganizować się i zorganizować bardzo dużą demonstrację pod ambasadą sowiecką w Warszawie i pod wszystkimi konsulatami, jakie istnieją w Polsce. Przełomem był 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy, proszę Państwa, Państwo pamiętacie, nie będę tutaj w tym akurat środowisku o tym wspominał, co się działo w mediach i jak to wszystko wyglądało. Już 10 czerwca 2010 roku po raz pierwszy w Krakowie Gazeta Polska i nasze całe środowisko zorganizowało Marsz Pamięci. Ten Marsz Pamięci rozlał się na całą Polskę i jest organizowany również w wielu krajach w Europie i na świecie. Do dzisiaj nie są wyjaśnione oczywiście, to znaczy nie jest to takie oczywiste, ale nie są wyjaśnione przyczyny tej tragedii nad Smoleńskiem i te marsze są organizowane dalej. Organizuje to nasze środowisko. Do tych marszy dołączyły się inne środowiska. Zaczyna się wielki, to wszystko jest, tych ludzi, którzy uczestniczą w tych marszach jest coraz więcej. Władze myślały, że będzie nas coraz mniej, a nas jest coraz więcej. Te marsze odbywają się w setkach miast, wielotysięczne demonstracje. Tutaj w Warszawie oczywiście jest największa. Ja chciałbym tutaj jeszcze dodać do tego, co powiedziała pani redaktor Hejke, o wyjeździe 15 marca do Budapesztu. W tamtym tygodniu odbyły się duże uroczystości w Szawnicy. To był 5-dniowy maraton przyjaźni polsko-węgierskiej. Opisane to zostało w naszej gazecie, w Gazecie Polskiej, w Gazecie Codziennej. Naprawdę wydarzenie niespotykane. Brali w tym udział bardzo zacni, bardzo wspaniali ludzie z Węgier. I proszę Państwa, ja obserwowałem, co się dzieje w lokalnych gazetach, w lokalnej prasie, w lokalnych mediach. Ani słowem na ten temat praktycznie nie napisano, a już wymienienie Gazety Polskiej albo naszego środowiska, no doszukiwałem się wszędzie i nie znalazłem tego nigdzie. Dlatego ten cały to, co się dzieje wokół gazety, wokół wolnych mediów, spada również na społeczeństwo, na nas, na nasze środowisko. Po prostu my jesteśmy równie bojkotowani, jak i media niezależne. Ale robimy swoje i dalej budujemy społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję bardzo.